Find me piece yourself back together now. What's your vision? Mikołaj i Marta z Rolnik szuka żony wzięli ślub. Program ukazujący poszukiwanie miłości przez pochodzących ze wsi rolników do dzieci cieszy z babnce popularności, a uczestnicy programu mogli pochwalić się zainteresowaniem mediów i sympatii fanów jeszcze długo po zakończeniu programu. Niektóre z rolniczych parnie CHC, aby ich 5 minut siskotczy bo, dlatego te kreskawci aktywnie udzielaj się w internecie i biorą udział w innych produkcjach telewizyjnych. Jedną z takich par jest Mikołaj Korol i jego ukochana, Marta, którzy jakiś czas temu wystąpili w lubnym show Izabeli Janachowskiej, w czym do lubu. Wybrali wtedy idealn sukni, który panna młoda miała w bo-y w najpiękniejszym dniu w życiu. Wpitek na profilu facebookowym Rolnik szuka żony pojawi bosi zdjęcie lubu Mikołaja Korola i jego o 32 lata młodszej wybranki. Wnioskujce po fotografii. Marta ostatecznie zdecydowała się na inną suknię niż ta, którą wybrała w programie Janachowskiej. W nie tak znowu ju kreska krótkiej historii naszego programu, co jaki czas mamy przyjemno poinformować was o tym, dwie osoby zdecydowały się spędzić ze sobą resztę wieczności. Tak jest dzisiaj. Z prawdziw przyjemności informujemy, LD sakramentalne tak powiedzieli sobie Mikołaj i jego wybranka Marta, napisali. Pod zdjęciem pojawi się lawina komentarzy z gratulacjami, jednak kilku osobom nie spodoba się. Marta ostatecznie pojawi się w innej kreacji, niż wybrana w programie Janachowskiej. Cukreska, widać jaka ciema z tym programem. No to teraz wiadomo, jaka to ciema, sukni miała in i dostała za darmo pono, inne upicie i makija mylabam. Pójdzie w sukience z programu. Jaki sens ma ten program, jestem te zawiedziona, czyli ten program w czym do lubu to bzdura, pisali. Zgadzacie się z internautami.